Dlaczego pan takie rzeczy szybkie zrobił? Dlaczego pan unika pełnej odpowiedzi? Nie unikamy. Nie zbieramy do tego. No proszę dać mówić. Proszę. No więc właśnie, pan wiesz, że bardzo proszę. Mi przeszkadza. Nie pan mnie broni, bo my się znamy. Jak mam pan bronić? Właśnie, że nie przeciwnikami, ale bronię. Zawsze, panie profesorze, jak jest panu bezpieczeństwo? Ja jestem się znany, ja parę godnie wygrałem ostatni raz i dziwię się, że to zostało tak zmodyfikowane. Powtarzałem dokładnie to samo, co zostało przyjęte w uchwale polskiego Sejmu przed agresją sowiecką, przyjętej w przededniu rocznicy agresji sowieckiej 17 września 2009 roku. I to stanowisko, jak wszyscy tutaj wiedzą, brzmi następująco. Zbrodnia katyńska była zbrodnią wojenną, noszącą znamiona ludobójstwa. Tak stanowi Sejm Rzeczpospolitej. I ja jako urzędnik Rzeczpospolitej podzielam to w pełni za stanowisko i to mówiłem od iluś dni. Natomiast to, że panowie zostali przez kogoś, że tak powiem, zmanipulowani, czy... Gazety to powiedziały. Pańskie gazety, panie profesorze. Ale pan wie, to... nauczyli mi, że to praca kłamie. O, ale pan w to nie wierzy. Pozdrawiam. Ostatnie pytanie. Mogę? Będę do roboty idę. Dobrze, to proszę.